Jeżeli będzie pogłębiał się do 1 czerwca, jak będziemy rozmawiać, panie redaktorze, będziemy zupełnie w innym świecie. Bo? No bo ile ludzi mogą wytrzymać? Zatrzymanie gospodarki nowoczesnej powiązanej łańcuchami mobilności w stosunkowo małych mieszkaniach, w których nie mogą wychodzić, tak? Trzeba na to szukać odpowiedzi już w tej chwili, bo a proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby teraz internet się zepsuł. To byłby koniec. No, a chyba w życiu nie lubimy wisieć tylko na jednym elemencie takim zależnym. A no, już teraz nasze życie zaczyna zależeć od dostępności internetu.